Może rozpocznę takim słowem, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów. Jest to czternasty 14 rozdział, 14 rozdział i pierwszy werset Ewangelii Jana. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Moi drodzy, wychowujemy się w bardzo konsumpcyjnym społeczeństwie. I cały czas staramy się coraz więcej mieć. I bez względu na jakim poziomie jesteśmy życia, w jakim miejscu, zawsze pragniemy mieć. Pragniemy mieć więcej. I wierzcie mi, że ludzie, którzy mają dłużej, cały czas mają pragnienie, żeby mieć. I troszeczkę funkcjonujemy tak jak grabie. Widzicie, cechą grabi jest to, że grabie zawsze do siebie grabią. Jeżeli od siebie zaczniesz grabić, możesz się przebić nimi. I to jest taka mentalność społeczeństwa. Mówię to dlatego, żebyście też zobaczyli, że dni skupienia jutro się kończą i będziecie musieli pozostać w pewnej takiej samodzielności życia, że nie będzie cały czas. Ławek, kazalnica, człowieka, który będzie zachęcał, i inni ludzie, którzy będą na Ciebie ręce nakładać i się modlić. Bożą wolą jest to, żebyś stał się silnym chrześcijaninem w swoim osobistym życiu. Dlatego Pan Jezus mówi, niechaj się nie tworzy serce wasze. To jest ciekawe, niechaj się nie tworzy serce wasze. Kiedy się tworzy serce moje? Czy wtedy, kiedy jest mi dobrze, czy kiedy jest mi źle? Wtedy, kiedy mam powodzenie, czy wtedy, kiedy niepowodzenie? Oczywiście. I dlatego Panz mówi, niechaj nie tworzy się serce wasze. Co jest lekarstwem na tworzące się serce, wiara w Boga i w Jezusa Chrystusa. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czy wierzycie w Pana Boga? To wcale nie jest takie proste w odpowiedzi. Bo przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć, co to znaczy wiara. Co to znaczy wierzę? Czy to znaczy, mam nadzieję? Nie. Nadzieja nie jest wiarą. Oczekiwanie bardziej związane z nadzieją. Piękny, tak, ta, tu, tu ciepło, ciepło. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy werset, dokładnie. Zobaczmy, jak brzmi ten wiersze, bo on mówi, czym jest wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Mamy dwa słowa określające wiarę: pewność i przeświadczenie. Te dwa słowa można wymiennie używać. Kiedy wejdziesz do słownika i zobaczysz, co znaczy słowo przeświadczenie, zobaczysz, że tam jest ten element pewności. A w pewności przeświadczenie. Pytanie, co to jest pewność? Definicja brzmi tak. Pewność jest to niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś, i o tym, że rzecz ma się w dany sposób, to takie słownikowe. A więc pewność to jest niezachwiane przekonanie. Czy niezachwiane przekonanie to jest, mam nadzieję? Jakub w swoim liście mówi, że jeżeli prosimy, to mamy prosić z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, jest jak fala morska. Tu i tam miotana. I taki człowiek, który prosi, nawet niechaj nie ma, że coś od Boga otrzyma. A więc, jeżeli prosimy, to z wiarą, czyli z pewnością, czyli z niezachwianym przekonaniem. To znaczy, że tak jest i koniec. Ale oczywiście, ta wiara to jest pewna miara, którą też każdy z nas posiada. I tutaj dla pocieszenia, chciałbym Wam. Pokazać pewną niesamowitą historię, kiedy tej wiary, kiedy tej wiary brakowało nawet tym, którzy bardzo wierzyli. Zgadzacie się z tym, że pierwszy kościół, ten biblijny kościół, o którym czytamy w dziejach apostolskich, to był mocny kościół. Ja zauważyłem, że bardzo często. Chcemy wzorować się na tym kościele i mówimy i tak jak w tym pierwszym kościele, jak w biblijnym kościele, tak jak na początku w kościele. I chciałbym Wam pokazać kilka takich miejsc, które pokazują ludzi, którzy mają problem z wiarą, przez co ponoszą pewną konsekwencję. Pierwsza historia. Jest taki moment, kiedy w pierwszym kościele jest prześladowanie. Prześladowanie zawsze jest złe. Prześladowanie to nie jest tylko czas, że wchodzi się do kościołów i robi coś złego tym ludziom. Prześladowanie są to problemy, które przechodzisz w swoim życiu. Prześladowanie to są te doliny życia, w których się znajdujemy. Powiedziałem, że jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Wiecie, kiedy pojawiło się w kościele prześladowanie, tak myślicie, co kościół zaczął robić? Modlić się do Pana Boga. I tutaj chciałbym, żebyście przeczytali 5, 12 rozdział, 5 werset Dziejów Apostolskich. Jest to historia, kiedy, kiedy Herod targnął się na chrześcijan, niektórych kazał wsadzić do więzienia, brata. Pańskiego Jakuba kazał ściąć, brata Janowego kazał ściąć. A gdy widział, że Żydom się to podoba, kazał pojmać Piotra, aby wydać go na śmierć. I przeczytajmy, co mówi piąty werset 12 rozdziału. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś, czyli kościół, modlił się nieustannie za niego do Piotra. E, przepraszam, do Boga. Jasne, dzięki. Zbór nieustannie modlił się za Piotrem do Boga. Pomóżcie mi. Tu jest Piotr, który jest w więzieniu. Na drugi dzień być może zostanie ścięty. Tu jest Kościół. Który wie, że Piotr jest uwięziony i grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, kościół zaczyna się i teraz bardzo ważne słowo nieustannie, czyli bez przystanku, oni non stop cały czas modlili się za Piotrem do Boga. Pytanie: o co się modlili? Jak myślicie? Numer jeden: uwolnienie Piotra. To jest jakby oczywiste, prawda? Modlą się i mówią tak: Panie, uwolnij Piotra. Mo, nie, nie, nie wiem, czy dzisiaj się modliłeś słowami, pani, uwolnij mnie z alkoholu. Prawda? Panie, uwolnij mnie od tej sytuacji, w której się znajduję. Pytanie tylko, czy kiedy modlisz się, czy modlisz się z wiarą? Jak myślicie, czy oni modlili się z wiarą? Zaraz zobaczycie jak wyglądała ich wiara, jak często modlimy się o coś, ale wcale nie zakładamy, że otrzymamy to, o co się modlimy. Czyli modlisz się o pomoc, ale dalej żyjesz tak, jakbyś nigdy jej nie miał otrzymać. Prawda? A więc to, to jest bardzo istotne. I teraz tak. Kościół modli się o Boga. Cały czas, nieustannie. Co się dzieje w tym czasie... Kiedy kościół modli się o Boga, do Boga, Piotr jest w więzieniu. Przychodzi anioł Pański do więzienia, uderza w ramię Piotra i mówi: Wstawaj, wychodzimy. Piotr wstaje, wychodzi, otwiera się cela, otwierają się drzwi więzienia, przechodzą koło strażników, wchodzą do miasta. Piotr sam nie wierzy w to, co się dzieje, myśli, że to jest sen. A kiedy Pan zostawił Piotra i odszedł, Piotr sobie uzysmo, uzmysłowił, że to nie jest sen, ale on naprawdę jest wolny. I co robi? Biegnie do swoich. Przeczytajmy dwunasty werset tego rozdziału. Gdy sobie to uświadomił, że jest uwolniony, nie jest już w więzieniu w ponadnaturalny sposób, Udał się do Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych, na modlitwie. Oni byli częścią kościoła. Oni też nieustannie modlili się. Modlili się za kim? Za Piotrem. O co się modlili? O uwolnienie. Panie, uwolnij naszego brata. Panie, uczyń cud. I teraz czytamy w wersecie trzynastym. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nadsłuchiwać. Czternasty werset. I poznawszy, że Piotr, że to Piotr, z radości nie otworzyła drzwi, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Popatrzcie na ten werset. Ta dziewczynka, kiedy usłyszała, że to Piotr, pobiegła do tych, którzy modlą się mniej więcej tak. Panie, uwolnij Piotra, uwolnij naszego brata. Panie, my wierzymy, że ty masz moc. Ty powiedziałeś, że duch Pański jest na tobą, aby wypuścić jeńców na wolność. Panie, wypuść Piotra. I ona nagle do nich mówi: Piotr stoi przed bramą. Piętnasty werset. Oni zaś powiedzieli do niej: Oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to. Im łatwiej było uwierzyć, że anioł stoi przed Bramą niż Piotr. Zobaczcie, modlą się o wyjście z sytuacji, kiedy to wyjście następuje, oni w to nie wierzą. Pytanie: dlaczego oni nie wierzyli? Odpowiedź jest prozaicznie prosta. Bo było to niemożliwe. Wiecie, my bardzo często próbujemy Pana Boga ograniczyć do możliwości, które mamy sami. Czyli Pan Bóg może tylko tyle zrobić, co ja jestem w stanie zrobić. Zobaczcie. Przecież to był pierwszy kościół. To byli ludzie nawróceni, to byli ludzie wierzący, to byli ludzie napełnieni duchem świętym. I zobaczcie, jak oni zareagowali, kiedy dziewczyna mówi: Piotr stoi przed bramą. Oszalałaś! Dlaczego oszalałaś? Bo to jest niemożliwe. Prędzej jest to możliwe, żeby to anioł był jego, niż on. Wiecie, dlaczego to było niemożliwe? Bo to on nie był w więzieniu takim, jak dzisiaj są. Dzisiaj z więzienia jest dużo łatwiej uciec niż było wtedy. Choćby z jednego powodu nie z powodu wielkich zasów i, 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 i kłódek, które były tam na celach. Każdy strażnik odpowiadał życiem za więźnia. Wiecie, co się stało strażnikami, którzy odpowiadali za Piotra? Zostali ścięci wszyscy. Wszyscy zostali ścięci. Oni odpowiadali głową, więc tam mysz się nie przeciskała. Dlatego, że każdy. Nawet pamiętacie ten moment jest taki, gdzie Paweł z Sylasem są w więzieniu, i wtedy uwielbiają Boga, drzwi się otworzyły, a Stróż Więzienia, kiedy zobaczył, że cele są otwarte, pomyślał, że więźniowie uciekli, i jest napisane: i dobył miecza, aby się przebić. I wtedy Paweł powiedział: Nie czyń tego, jesteśmy tu wszyscy. Dlaczego on chciał się zabić? Bo jeżeli by sam tego nie zrobił, na drugi dzień zostałby stracony, bo on życiem odpowiadał. Więc to nie były jakieś tam więzienia, z których można było się zerwać. One były o wiele bardziej strzeżone niż te, które są dzisiaj, mimo tych wszystkich technicznych rzeczy. Tam, jak ktoś się znajdował, nie wychodził, więc to była sytuacja niemożliwa. Ale oni przecież modlili się o rzeczy niemożliwe. Pewnie my też modlimy się o rzeczy niemożliwe. Tylko czy my wierzymy, że te rzeczy niemożliwe się staną? Czy my naprawdę jesteśmy tacy lepsi, niż ci pierwsi chrześcijanie? Ktoś tutaj przed przerwą chyba powiedział o Izraelu, jak szemrał. Ja pamiętam, jak pierwszy raz Biblię czytałem, to się tym gorszyłem. Mówię, jak oni mogli to robić. I takie miałem poczucie, że ja jestem zupełnie inny, że gdybym to ja był na ich miejscu, to bym zupełnie inaczej postępował. Bądźmy ostrożni z tym takim, jak oni mogli to zrobić, bo my na co dzień często tak robimy. A więc tak naprawdę modlisz się i powinieneś wierzyć, że to, o co się modlisz, otrzymujesz. W przerwie z kilkoma osobami rozmawiałem i tak bardzo prowokacyjnie zadałem pytanie. Czy ja jestem bez grzechu? Dużo osób kiwa głowami nie. Ale ja wyznałem grzechy. To znaczy, że Pan Bóg mi nie odpuścił? No to zaraz, jeżeli mi odpuścił, to mam grzech czy nie? Pomyślcie. Prawda? Ale posłuchajcie. Co Słowo Boże mówi? Co mamy robić, kiedy zgrzeszymy? Wyznawać, kiedy wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, co robi? Odpuszcza nam. No to jest grzech czy nie jest, kiedy jest odpuszczony. A więc jeżeli grzech jest odpuszczony, to mam grzech czy nie mam grzechu. Zobaczcie, jak trudno nam uwierzyć w to, że Pan Bóg nam grzechy odpuszcza. Raczej mówimy tak, Pan Bóg grzechy odpuszcza, ale i tak jesteśmy w grzechu. Owszem, mamy naturę grzeszną, jesteśmy grzesznikami, ale wcale nie znaczy, że jestem w grzechu, skoro go wyznałem. Pomyślmy, jestem czy nie jestem. I zobaczcie teraz, jak łatwo nam jest o coś się modlić, a jak trudno nam jest to przyjąć. Jeżeli jest grzech, który popełniam i doprowadza do tego, że z czasem wytwarza się niskie poczucie wartości. I teraz Pan Bóg przebacza mi ten grzech, to dlaczego później jeszcze cały czas mam niskie poczucie wartości? Skoro przecież przyczyna tego niskiego poczucia wartości została usunięta. Bo tak naprawdę to wyznaję grzechy, ale tak do końca nie jestem pewny, czy one zostały mi tak zupełnie przebaczone i, i one zostały zabrane. Ale Słowo Boże mówi tak. Mało. Ono mówi o Panu Jezusie na krzyżu, że On stał się naszym grzechem, abyśmy my w Nim stali się Jego sprawiedliwością. Czyli On całe zło wziął na siebie, abyśmy my doświadczyli całego dobra, które jest w Nim. Nowe stworzenie, stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Zauważcie, zauważcie, Słowo Boże nam pokazuje różne, zobaczcie, ja pokazuję Wam ze słowa Bożego rzeczy, o których raczej na kazalnicach w swoich kościołach nie słyszycie. Nie? Nagle, I tutaj raczej mówimy tak, i modlił się i zapukał, i wszyscy się cieszyli. A tutaj okazuje się, że jest nieco inaczej. Druga historia, moja jedna z ulubionych, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Historia Zachariasza i Elżbiety. Są to rodzice Jana chrzciciela. Czytamy w szóstym i siódmym wersecie: Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. To jest, to, to jest ważna rzecz. Werset poprzedzający, szósty. Zobaczcie, jakie jest świadectwo na temat tych dwoje ludzi. W porządku czy nie w porządku są? To jest świadectwo ducha świętego. Posłuchajcie, to jest stan, o którym często wielu chrześcijanom się marzy. Zobaczcie, jakie jest świadectwo. Oboje byli jacy? Sprawiedliwi wobec Boga. Jak postępowali? Nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. Nie macie nieraz takiego wrażenia, że kiedy już będziemy tacy dobrzy, to wtedy Pan Bóg będzie więcej nam dawał? Mamy takie wyobrażenie. Myślimy, że Pan Bóg uzależnia swoje błogosławieństwo dla nas od naszego postępowania. A zobaczcie, co mówi następny werset. Lecz nie mieli potomstwa. Elżbieta była niepłodna. I w tym momencie już są w podeszłym wieku. Wiecie, co to była niepłodność w tamtych czasach? Ona była nazwana zhańbioną. Pamiętacie, kiedy później tam z Marią się spotkała, mówi: Wejrzał Pan na mnie, aby zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Wiecie, jaka była podstawa tego, że kobiety nie miały dzieci? Musiały nad, nim, musiały, nad tymi osobami musiał jakiś grzech panować. Stąd było uważane, że są zhańbione. Coś musiała zrobić. A czy zrobiła? Nie, świadectwo mój, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali według przykazań i ustaw pańskich. I teraz co oni robią? Oni cały czas się modlą. I te modlitwy niczego nie przynoszą to jest ciekawe, zobaczcie. Tak jak ta kobieta woła, a tu nic. I oni również modlą się modlą się praktycznie przez całe życie i są już w momencie, kiedy są w podeszłym wieku. I co się dzieje? Czytamy ósmy i, po, i następne wersety. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według, że, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę skadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański. Stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz i lęk na jego widok i lęk go ogarnął. I teraz uwaga, trzynasty werset. Anioł zajrzekł do niego. Nie bój się Zachariaszu. On był przerażony. No wiecie, spotkanie z aniołem to nie jest coś, co się wydarza często. A więc to było coś, co wprowadziło go. W przerażenie. Mówię tu o pozytywnym przerażeniu. Myślę, że to... Ale, ale wiecie, to było coś niesamowitego. Więc anioł go uspokaja. Anioł zajrzekł do niego. Nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona Elżbieta, żona twoja Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Dobra nowina? Dobra nowina. Z pierwszej ręki od anioła. Przecież modlili się całe życie. Zobaczcie, teraz Anioł mówi, że przychodzi odpowiedź na modlitwę. Nie bój się Zachariaszu, wysłuchana została modlitwa Twoja, i żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna. Wysłuchana została modlitwa. On powinien na to powiedzieć: Alleluja. Ale anioł mówi dalej, już tego nie będziemy czytać, mówi o tym, że będzie wielki przed Panem, wina i napoju mocnego pić nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczmy 18 werset. Kiedy anioł mu to wszystko powiedział, 18 werset mówi tak, wtedy Zachariasz e, rzekł do anioła, po czym to poznam, jestem bowiem stary. I żona moja w podeszłym wieku. Zobaczcie, on mówi tak: Modlitwa została wysłuchana, żona twoje urodzi, a Zachariasz mówi: To niemożliwe. Dlaczego? Bo jestem stary i żona moja w podeszłym wieku. Mamy dwa problemy. Pierwszym problemem jest niepłodność. Prawda? A drugim problemem jest wiek. Kobieta nawet płodna w pewnym wieku już dzieci mieć nie może. A Elżbieta już była dawno w tym wieku. Więc skoro ona była tylko niepłodną i modlili się, i nic się nie działo, to nawet kiedy później anioł pański przyszedł i powiedział urodzi, to Zachariasz mówi po czym poznam. Przecież to jest niemożliwe. Jestem stary i żona moja w podeszłym wieku. I werset dwudziesty. A odpowiadając, anioł rzekł: Otóż za nie mówisz, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Widzicie, co jest problemem Zachariasza? Bo nie uwierzyłeś słowom moim. Dlaczego Zachariasz nie uwierzył słowom Anioła? Dlatego, że było to niemożliwe. Prawda? Zobaczcie, na ile my wierzymy w rzeczy, które są niemożliwe. Nie. Wiecie, co robimy z niemożliwymi rzeczami? Godzimy się z nimi. No cóż, tak już musi być. I wtedy przychodzi moment, że żona rozstaje się z mężem, bo mówi, ja już wszystko zrobiłam, aby on wyszedł z tego problemu, a on ciągle w nim siedzi. No cóż, tak już musi być. Bye bye, kochanie. No nie ma sensu, żebyś nie tylko siebie zabijał, to jeszcze mnie zabijał. Tak powiedziała żona do mnie. Moja ona bardzo matematycznie podeszła, mówi: Posłuchaj, czy nie lepiej, żeby jeden człowiek zginął niż trójka ma ginąć, myśląc też o sobie i o dziecku. I wiecie, matematyczna prawda mówi co? Lepiej, żeby jeden zginął niż trójka ma zginąć. No ktoś naprawdę musiałby być niepoważny, żeby stwierdził, że lepiej, żeby trzy osoby zginęły niż jedna. No więc dlaczego te dwie mają ginąć? A nieraz byśmy chcieli je tak sobie podporządkować, żeby razem z nami ginęły? Nie. Ale dlaczego moja żona to powiedziała? Bo ona już nie była w stanie nic zrobić. Bo nawet wołanie do Pana Boga niczego nie zmieniało. Bo po prostu było już za daleko. Zobaczcie, Zachariasz, dlaczego nie uwierzył? Zobaczcie jakie świadectwo. Co to był za człowiek? Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagalnie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. I w takiej sytuacji można również nie wierzyć. Prawda? I w takiej sytuacji można nie wierzyć. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że kiedy wychodzimy do przodu, kiedy o coś się modlimy, musimy wierzyć, że to, o co prosimy, otrzymujemy. Wiecie, kiedy ja zgrzeszę i mówię Panie Jezu, wyznaję ten grzech, to wiecie, jakie następne są słowa? Panie Jezu, dziękuję Ci, że jestem wolny od tego grzechu. Amen. Fajno Ci powiedzieć, ale ja wcale nie czuję się lepiej. Bo wiara nie ma nic wspólnego z uczuciami. Czy ja czuję, że Bóg tu jest, czy ja nie czuję, że on tu jest, to on tu jest. On jest niezależny od tego, co ja czuję. A więc ja wyznaję nie to, co w tym momencie poczułem, tylko to, co mówi Boże Słowo. A Boże Słowo mówi wierny, jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza tym, którzy wyznają grzechy swoje. Amen. Jeszcze jedna historia, żebyśmy zobaczyli, że to wcale tak nie kończy się tylko na dwóch wyjątkach. Ale zajrzyjmy do Starego Testamentu. Abraham, patriarcha, ślub wziął z kobietą, która miała na imię Saraj. On na, on na początku miał imię Abram, a później Bóg go nazwał Abrahamem. Ona miała na imię najpierw Saraj, a później była Sarą, Sara. I przeczytajmy 15 rozdział. Zacznijmy czytać od początku. Po tych wydarzeniach doszło, Abrama w widzeniu następujące słowo pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Widzicie, pozornie te słowa Abrama bardzo fajno brzmiały, ale kiedy ostatnio czytałem, to się roześmiałem. Posłuchajcie. Oto ktoś, kto wierzy w Boga, Bóg do niego przychodzi i do niego przemawia i mówi, zapłata twoja będzie sowita, a drugi werset mówi, Abraham odpowiedział Bogu. Posłuchaj, co mówi. Panie Boże, cóż mi możesz dać? Fajne słowa do wszechmogącego Boga. Cóż mi możesz dać? Nie wiem, ja, w jakiego Boga wierzycie, ale ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, on wszystko może. Więc to pytanie, cóż ty możesz dać, to raczej nie jest oznaka silnej wiary. Cóż mi możesz dać, skoro ja bezdzietny odchodzę. I tutaj jest ciekawa: na, na, na bezdzietne, a dziedzicem mego będzie Eliezer z Damaszku. Tam już wszystko w rodzinie było poukładane. Następne słowa potem rzekł Abraham. Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. I rzekł do Niego, jak liczne, tak liczne będzie potomstwo Twoje. I teraz szósty werset. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu ku usprawiedliwieniu. Potem uwierzył Panu. Uwierzył, że będzie miał potomstwo. Ale jego żona, Sara, była niepłodna. I kiedy powiedział to swojej żonie... Że Bóg mu powiedział: Będę miał potomstwo, to jego żona, wiedząc, że to jest niemożliwe, dała mu swoją służącą. I urodził się Ismael. I teraz. I teraz posłuchajcie od 15, wersetu, 17, rozdział. Rodzi mu się Ismael ze służącej Sary. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Ale dobra nowina, prawda? Czytajmy dalej. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może się urodzić dziecko i czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? Ale wiara. Zobaczcie, mówimy o Abrahamie. Tak się roześmiał, że na nogach stać nie mógł. A dlaczego nie mógł stać na nogach, wręcz upadł? Bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu. No, miał rację. No, chłop miał rację. Tyle, że Pan Bóg wcześniej mu powiedział, spójrz na gwiazdy, tak będzie liczne potomstwo Twoje. I wtedy wiecie, patrzył na gwiazdy i mówi jasne, jasne, aleluja! Jak będzie cudowne potomstwo moje, jak liczne, ale jak co do czego przyszło? Wiecie, my też tak, jak trzeba coś pozytywnie powiedzieć, to potrafimy. Och, wszechmogący Boże. Jak Ci dziękuję, jaki Ty jesteś wielki, jaki wspaniały. Ale jak to wygląda na co dzień w naszym życiu? Czy widać tę wielkość i wspaniałość Boga w moim życiu? Czy widać tę wielkość i wspaniałość Boga w codziennym życiu? Wiecie, dlaczego nie widać? Bo tak za bardzo nie wierzymy, że nasza sytuacja może się zmienić. Może są tu osoby bezdomne? Czy myślisz, że to co palma dla ciebie to jedynie jakąś lepszą noclegownię? Czy jesteś w stanie uwierzyć, że możesz mieć dom, normalną pracę, rodzinę? Wiecie, mnie raz wierzymy właśnie w co my wierzymy? I zobaczcie, co mówi dalej? Siedemnasty werset roześmiał się, 18. I rzekł Abraham o, do Boga. I teraz zobaczcie, co on mówi. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg. Nie! Zobaczcie, znakiem z wykrzyknikiem. To już trochę Pana Boga zdenerwowało. I może Pan Bóg sobie pomyślał. No faktycznie może ja się pomyliłem. Pan Bóg mówi jasno: Nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego tomstwa po nim. Czy Abraham, który usłyszał te słowa, jak myślicie, czy on rozmawiał o tym swoją żoną? Dlaczego? To kiepskie relacje w małżeństwie muszą być. Przepraszam. Ale ja raczej z moją żoną o wszystkim rozmawiam, a tym bardziej o tym, co Bóg do mnie mówi. Wiecie, to jest dobra nowina. Ja, moja żona zna wszystkie proroctwa, które są kierowane do mnie. Wiecie, my z żoną mamy takie relacje, że dzielimy się o wszystkim. Mamy taki czas, robimy sobie herbatkę czy, czy, czy kawy, siadamy i dużo rozmawiamy. Rozmawiamy też o tym, co przeżywamy z Bogiem. I, I dlaczego Abraham nie miałby podzielić się spotkaniem z Panem Bogiem? Wiecie, ja, ja, ja osobiście uważam, że nie było żadnego powodu, żeby on jej to powiedział. Co nie znaczy, że cokolwiek się zmieniło. Może i ona się roześmiała i powiedziała: O dziadku, ty już przestań z takimi rzeczami gadać, tutaj figle się zebrało. Wiecie, ona miała 90 lat. Ja wiem, że ludzie zdrowo wtedy się żywili, bo było tam bio i eko bardziej żywność. Ale mimo wszystko ona miała 90 lat. Może nawet z kłopotem było o tym rozmawiać. Tak wiecie, no bo teraz jak za babkę się zabrać. No, to, 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 to jest problem. I prawdopodobnie nie było żadnej relacji fizycznej między nimi. Mimo, że Pan te słowa powiedział, to i tak one. Nic nie zmieniły w nich. Skąd o tym wiem? Bo za rok czasu, czy po pewnym czasie, przyszli boży mężowie, aniołowie do Abrahama, aby powiedzieć i przypomnieć mu i powiedzieć, że za rok, kiedy przyjdą, będzie już dziecko. I teraz posłuchajcie, co się dzieje od 11 wersetu. Ci mężowie Boży są u Abrahama. I rozmawiają z nim. I czytamy tak, a Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. też roześmiała się Sara sama do siebie mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Wiecie, co to było? To była odpowiedź na to, co ona podsłyszała, kiedy mężowie Boży rozmawiali z Abrahamem. Oni mówili do niego tak: Abrahamie, za rok czasu wrócimy do ciebie i będziesz miał syna. I czytamy: Abraham i Sara byli sarzy w podeszłym wieku, ustało. To też roześmiała. Ona podsłuchiwała tę rozmowę. Zobaczcie, jak ona zareagowała na te słowa, dokładnie tak jak wcześniej Abraham. Dlaczego ta bogobojna kobieta roześmiała się, skoro aniołowie Boży to mówili? I znów odpowiedź jest prosta, bo to było niemożliwe. Poludzko, oczywiście, to było niemożliwe. I trzynasty werset. Na to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Mówi anioł z wykrzyknikiem. A więc tu już tak, wiecie, tupnął. I powiedział, dlaczego ograniczacie Boga, aby mógł w pełni objawić się w waszym życiu? Pytanie, czy my tak Pana Boga nie ograniczamy w naszym życiu? Czy to już jest wszystko, co jest możliwe? To, co osiągamy? Ja w tej chwili rozpoczynam pisać moją biografię. Mam akurat w kościele dziennikarza, który, który będzie mi to y, 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 troszeczkę montował. I taki tytuł czy podtytuł brzmi Od garażu do Królestwa Bożego. I będę w tej książce dzielił się i wiarą, i niewiarą różnymi doświadczeniami. Ale wierzcie mi. Że wie, dla wielu wierzących ludzi pewne rzeczy, które zaczęły się dziać w moim życiu, to mimo, że oni byli wierzący, było wręcz niemożliwych. Kiedy sześć lat temu poproszono mnie, żebym wszedł do ścisłego kierownictwa Kościoła Zielonoświątkowego, czyli prezydium Naczelnej Rady Kościoła, krótko po tym wyborze. Pojechałem do Bydgoszczy, do mojego rodzinnego zboru i pewna starsza siostra podeszła do mnie i mówi: Mareczku, gratuluję Ci. To naprawdę jest wspaniałe, że jesteś w tej chwili w zarządzie kościoła. Ale ja pamiętam, jak Ty pijany przez okno z kościoła uciekałeś. To było bardzo miła. ona wcale nie chciała mi przylać. Ona właśnie pokazała od garażu do Królestwa Bożego. Kim byłeś? Kim dziś jesteś. Ale pamiętam też taki moment to było pięć lat po nawróceniu. Więc posłuchajcie, ja potrafiłem pijany przyjść do kościoła i z kościoła ewakuować się przez okno. Więc ja nie byłem takim łatwym. Człowiekiem w tym kościele myślę, że raczej cieszono się kiedy nie przychodziłem na naburzeństwo, niż na nim byłem. To trwało przez jakiś czas aż do momentu kiedy spotkałem się osobiście z Panem Jezusem Chrystusem. A więc ludzie niektórzy znali mnie, widzieli ten garaż, bo byli w tym garażu. Pamiętają, w jakiej byliśmy sytuacji. Pamiętają, jak często na kolanach modliliśmy się o to, żeby Pan zainteresował w sposób ponadnaturalny, żebyśmy mogli nakarmić dziecko. Bo po prostu nie mieliśmy środków, a nie chcieliśmy pożyczać pieniędzy. Ludzie wiedzieli, jak to wygląda, znali mój ten pierwszy język. Jak ja pierwszy raz świadectwo mówiłem w kościele, to moja żona tak siedziała: kopała mnie tylko w nogi i mówi, daj już spokój, już skończ. A ludzie się śmieli! Ja powiedziałem wam, ja musiałem się języka polskiego uczyć. Kiedyś jeden z moich przyjaciół, tak rozpoznając, że Pan Bóg ma pewien plan dla mojego życia, powiedział: Marku, wiesz, są osoby, szczególnie z Twojego środowiska, które będą bardzo dobrze rozumieć się, jeżeli Ty w taki sposób będziesz mówił. Ale kiedy ja moich przyjaciół z uniwersytetu tu przyprowadzę, to raczej oni będą zakłopotani słysząc Twój język polski. I to, to, to były mądre słowa. I ja nie prosiłem, Panie Boże, spuść mi nowy język z, z nieba. Nie lubię, jak ktoś mnie liże. Ale, ale musiałem zacząć się uczyć. I teraz posłuchajcie, Pięć lat, zaledwie pięć lat po tym wydarzeniu zostałem pastorem. Pięć lat. Jadę autobusem i pewna bardzo wierząca chrześcijanka. Naprawdę ona odpowiadała też za uwielbienie, fantastyczna dziewczyna. O, witaj Marek, witaj Aniu, co u Ciebie, co u Ciebie? Mówię Aniu. Zostałem właśnie pastorem. A ona tak na mnie patrzy. Marek chyba administratorem. Naprawdę. Ale ja pamiętam, jak ona potrafiła się modlić o rzeczy ponadnaturalne. Wiecie, łatwo jest o coś wołać, trudno jest uwierzyć, że to otrzymujemy. Łatwo jest mówić, że Bóg może z żebraka zrobić księcia ale tak naprawdę nie wierzymy w to, że on może względem nas to uczynić. Pamiętacie tę modlitwę człowieka, kiedy pan Jezus mówi, Czy wierzysz? A on mówi, Wierzę! I dodaje, Ale pomóż niedowiarstwu mojemu. Czyli ta, nie, to, to jest ta, taki człowiek, jest w Biblii. Dlaczego on mówi takie dziwne słowa, Wierzę, ale pomóż niedowiarstwu? Tak, wierzę w Boga wszechmogącego, uczynił niebo i ziemię, jest wszechmogącym, on może wszystko. Tak, tylko jeżeli chodzi o moje osobiste życie, to już takie nie jest łatwe. I tak ta siostra Ania, czy ja mogę podejrzewać ją, że to jest niewierząca osoba? Absolutnie nie. Fantastycznie, fantastyczna, boża niewiasta. Dlaczego ona tak odpowiedziała? Bo ona znała rzeczywistość. Bo rzeczywistość mówiło przecież ludzie. Ja też wiem, jak Marek wyglądał. Ktoś musiał mieć bardzo dużo wiary. A mówię tutaj o poprzedniku naszego brata, pastora Michała Chydzika, który był wtedy naczelnym prezbiterem Kościoła Zielonoświątkowego. I to on zainwestował w tego młodego, nawróconego alkoholika i zaproponował mu pastorstwo. Nie wiem, czy ja dziś bym chciał takiemu chłopakowi zaufać i powierzyć mu taką służbę. To nie jest sprawa oceny człowieka, to jest sprawa zaufania w Boże obietnice. To nie jest sprawa. My z bratem Michałem nie mieliśmy kontaktu. Ja w Inowrocławiu, bo wtedy już w Inowrocławiu mieszkaliśmy, a on w Ustroniu właściwie nie mieliśmy kontaktu przez szkoły biblijnej. A jednak Bóg dał mu wskazanie ten chłopak. Być może on się pytał, czy na pewno ten, a może ten, a może tamten, bo tamci bardziej pasują. Nie ten. A więc, czy potrafimy zaufać Boże obietnice. Słowo Boże jest to księga Bożych obietnic. Ja kocham Boże słowo. Tak jak powiedziałem, ja na Bożym słowie buduję moje życie. Ja jestem bardzo emocjonalnym facetem. Ja szybko się zniechęcam. O, jeżeli chcecie wiedzieć jak ja naprawdę jestem, to byście musieli porozmawiać z moją żoną. Tak, wiecie, jeżeli chcecie wiedzieć, kto kim jest, to spytajcie się osób najbliższych, którzy cały czas utrzymują kontakt. Bo wiecie, tak jak jesteśmy, to możemy tak zagrać takie role, że możemy się okazać niesamowitymi supermenami. Ale jak to wygląda na co dzień, prawda? To mogą najlepiej odpowiedzieć ci, co są najbliżej. Jestem bardzo, bardzo wrażliwy. A więc mam wiele takich cech, które wydawały mi się, że są moimi wadami. Zwłaszcza jeżeli patrzyłem na ludzi, którzy osiągają pewne cele i pomyślałem sobie, Boże, czy ja mogę być takim człowiekiem? I Pan Bóg mi powiedział, Moje drogie dziecko, Ty jesteś takim człowiekiem, tylko musisz bardziej zaufać mojemu słowu niż temu, co czujesz. Bo ja czułem, że nie warto tego zrobić, chociaż Pan Bóg mówi, zrób to. Bo ja czułem, że i tak nic z tego nie będzie, a Pan Bóg mówi, będziesz oglądał moją chwałę. Bo ja czułem, jak wiele ludzi bardziej, bardziej spolega na swoich uczuciach i swoich przemyśleniach niż na Bożym Słowie. Jeżeli odwrócisz to, Będziesz oglądał Boga w całej Jego pełni. Jak myślicie? Alkoholik bez wykształcenia, bez pochodzenia, który dzisiaj jest, mógłbym wiele rzeczy mówić o moich doświadczeniach, wspomniałem, głosiłem Ewangelię na sześciu kontynentach. Chociaż wydawało mi się kiedyś, że jeżeli 50 kilometrów od mojego od domu odjadę, to już na koniec świata będzie. Nie znam żadnego języka prócz języka polskiego. Nawracałem się, wchodziłem do kościoła, gdzie nie miałem nikogo znajomych, wujków, cioci, dlatego że w mojej rodzinie nikogo nie było w innym kościele jak tylko w kościele katolickim. Ostatnio rodowód mojej mamy zobaczyłem, że gdzieś tam. Za siedmioma górami, lasami, jakieś tam zakonnice były, jakieś. Ale, ale nigdzie nie widziałem osób, które by były w innym kościele. Dlaczego ja jestem dzisiaj w tym miejscu? Bo co? Bo dobrze się zorganizowałem? Wiecie, czy ktoś z was... jest w gorszym położeniu, niż ja byłem, i czy ktoś z was przede wszystkim w Bożym patrzeniu jest gorszym człowiekiem ode mnie? Absurd. A więc spójrzcie na siebie i zaakceptujcie to, że kiedy oddaliście swoje życie Panu Jezusowi, staliście się dziećmi Bożymi, a dziecko Boże to nie jest byle kto. Wiecie, ja jestem kimś. Ja wiem, że my jako chrześcijanie poszliśmy w taką fałszywą pokorę typu jestem nikim. Jak może powiedzieć dziecko Boże jestem nikim? To jest taka, wiecie, to jest y, y, pychą, to, 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 to jest właśnie te takie nikim jestem, a ja jestem dzieckiem Bożym. Jeżeli będziesz myślał o sobie jako o nikim, będziesz też doświadczał niczego. Dziecko Boże nie jest nikim. Dwunastu ludzi, prostych ludzi, rybaków zmieniło bieg historii świata. Bo wiedzieli, że już nie są zwykłymi rybakami, ale wiedzieli, że są sługami Boga Najwyższego, przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, Jego uczniami, dziećmi Bożymi. Jesteś dzieckiem Bożym. A jeżeli dzieckiem, to słowo Boże mówi i? Dziedzicem. Pozwólcie, ręce do kieszeni sobie wsadzę. Będę się zachował jak dziedzic. Tu nie chodzi, żeby wywyższać się, bo kto będzie się wywyższał, będzie poniżony. Pan Jezus jasne kategorie dał. Chcesz być wielki? Stań się najmniejszym ale najmniejszym to nie znaczy robienie z siebie błazna i nikogo najmniejszy jest to postawa względem innych ludzi postawa sługi pan Jezus to w odpowiednich okolicznościach powiedział pamiętacie pewnego dnia przepasał przeście radło i mył mył nogi i teraz nie chodzi o to żebyśmy rozebrali buty i myli sobie nogi pan Jezus tym, co zrobił, pokazał na postawę serca i powiedział, jeżeli chcecie być wielcy, musicie stać się sługami. Jeżeli stajesz się sługą, Pan Bóg zaczyna cię wywyższać. Nie musisz walczyć o swoją wartość, bo ty wiesz, kim jesteś. Ja nie muszę przekonywać się i wcale nie muszę poniżać innych ludzi i mówić o ich wadach żeby czuć się lepiej, bo ja wiem, kim ja jestem. Jestem dzieckiem Bożym.